Ja chcę po prostu zrobić świetny klub, który traktuje sport jako rozrywkę. I myślę, że to jest ta perspektywa, która nas odróżnia od większości organizacji sportowych w Polsce. Ktoś mógłby spojrzeć z zewnątrz i powiedzieć, że jestem nienormalny. Tak? I wiele osób tak mówiło na samym początku. Że jesteś szalony. Ja grając w drugiej lidze, kiedy udzieliłem wywiadu, mówiąc, że chciałbym, żeby dziki grały w Eurolidze. To jest taki, powiedzmy, europejski odpowiednik NBA. Mhm. Najwyżej jak się da w Europie. I wtedy ludzie się stukali w głowę, no chłopie, ty masz klub w drugiej lidze, bo o czym ty w ogóle mówisz? A ja wiem, że nie mając tego celu i nie mając ambicji dotarcia w to miejsce, nie wydarzyłoby się to wszystko po drodze i nie bylibyśmy teraz w Ekstraklasie i grali w europejskich pucharach. Ostatnio ktoś mnie pytał, po co ja w tym jestem i dlaczego i co ja chcę z tym zrobić. Ja w ogóle nie myślę o exicie w tym momencie. Praca i rozwijanie tego i wyzwania, jakie są z tym związane, daje mi tyle satysfakcji, że w ogóle nie myślę o tym, gdzie to się kończy. Mam nadzieję, że to się nie kończy i to idzie gdzieś dalej. To, co staram się robić, to pracować z ludźmi, którzy z jednej strony zaangażują się w dziki, będą tym żyć, ale z drugiej strony są oczywiście profesjonalistami w swojej dziedzinie. I myślę, że to moje grono najbliższych współpracowników takie właśnie jest. To są ludzie, którzy tego nie robią dla pieniędzy, nie robią tego dla fejmu. Myślę, że po prostu uwierzyli w to i chcą, żeby ten zespół był jak najlepszy i ta organizacja była jak najlepsza. Raz zdarzyło mi się wejść do szatni po meczu. I co tam zrobiłeś? To było uzgodnione z trenerem. To też nie było totalnie spontaniczne, żeby ludzie nie myśleli, że Furiat prezes wpadł do szatni i zrobił tam nie wiadomo co. Ale to był bardzo zły mecz, kluczowy moment sezonu. Potem okazało się, że to była porażka, która nas kosztowała awans do fazy playoff.